Ja brałem udział w kampanii wrześniowej. Ostatni dni walki z podziałem Warszawy, byłem tam też ostatnimi umierami. Dlatego mi Warszawa jest bliska i ten problem chciałbym Państwu naświetlić. Warszawa broniła się, wiecie Państwo, przez 27 dni. W 27 dniu września dopiero zapadła decyzja o rozpoczęciu pertraktacji w sprawie zawieszenia broni i ustalenia warunków kapitulacji na warunkach honorowych. Chciałem to podkreślić, że Warszawa w 1939 roku jako jedyna stolica w czasie całej wojny kapitulowała na warunkach honorowych. Bo zwykle jak walczą z sobą jakieś państwa, przegrany przyjmuje warunki im narzucone przez zwycięzcę. Warszawa, Modlin, Hel, Westerplatte. Tak, Westerplatte podało się, skapitulowało, ale narzuciło zwycięzcy swoje warunki kapitulacji. Warszawa narzuciła warunki kapitulacji, że oficerowie idą do niewoli, szeregowi i podoficerowie z poboru zostają zwolnieni. To jest bardzo ważne, że wszyscy obrońcy Warszawy zostali denominie zwolnieni, ale potem wychwytani. Oficerowie idą w pasach do niewoli i z białą szablą jako oznaka honorowa. Ale potem ani państwa Francji, ani Anglii, ani Holandii, ani inne państwa w ten sposób nie kapitulowały. Mało tego, nawiązywali kontakt z wrogiem, tworząc kolaborujące władze. Francja, która miała taką potężną flotę i morską, i powietrzną, broniła się kilkanaście dni, a Polska broniła się 36 dni. Francja, kapitulując, przyjęła warunki niemieckie, haniebne podpisanie pokoju w Campion, w wagonie, w którym zakończyła się pierwsza wojna światowa, i marszałek Pétain, jak i Laval, zgłosili się do współpracy z Niemcami, tworząc rząd kolaboracyjny. A u nas w Polsce nikt się nie zgłosił. Chociaż Niemcy szukali człowieka, który by stworzył jakiś rząd współpracujący. Myśmy, Polska, opłaciła to wielką ceną. Największymi represjami, jakie spotkały w krajach zajętych, to była Polska i potem Związek Radziecki. Ale wracając do czego? 27 września, gdy już były prowadzone pertraktacje o zawieszeniu broni, i wiadomo, że oficerowie mają pójść do niewoli, do dowódcy Armii Warszawa, generała Rumla, zgłosił się generał brygady Michał Karaszewicz-Tokarzewski, historyczna postać. On zgłosił się, że nie idzie do niewoli, zostaje w konspiracji i będzie prowadził nadal walkę z Niemcami, podziemną walkę z Niemcami. Zbiegło to się równocześnie z przylotem delegata marszałka Rydza Śmigłego, który samolotem wysłał majora Galinata do Warszawy z poleceniem tworzenia konspiracji i prowadzenia dalszej walki. Generał Rumel powierzył generałowi Tokarzewskiemu prowadzenie walki konspiracyjnej. Dał mu upoważnienie to na piśmie. Podczas gdy wszyscy oficerowie poszli do niewoli, generał Tokarzewski zebrał kupę oficerki, przepraszam za to wyrażenie, kilku oficerów zaufanych, stworzył sztab wojskowy przyszłej Armii Podziemnej i równocześnie porozumiał się z przedstawicielami stronnictw politycznych, tworząc w ten sposób pierwszą organizację konspiracyjną pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski.
Służba Rzeźnictwa Polskiej powstając w 27 dniu września była ciągiem walki kampanii wrześniowej. Bo kampania wrześniowa była tylko przegraną epizodem w wojnie polsko-niemieckiej. A Polska prowadziła w dalszym ciągu walkę. Nasi Polacy walczyli na różnych frontach świata. I pod Norwegiem, i pod Dobrukiem, i Francji, i na wschodzie, i zachodzie, i w kraju. Generał nazwał to Organizację Służb Zwiastu Polski, która potem została przemianowana na Związek Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 roku Armię Krajową. Dlaczego ja tym mówię? Bo niektórzy uważają, że Armia Krajowa powstała w 1942 roku dopiero. O, prawda. Właśnie to jest, panie Turze, to było, Armia Krajowa była ciągiem, następstwem konspiracji, która została zawiązana 27 września. Generał Tokarzewski po stworzeniu siatki konspiracyjnej w Warszawie, porozumieniu się z przedstawicielami organizacji politycznych, którzy stworzyli Główną Radę Państwową, udaje się w podróż po Polsce, żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja w pierwszych dniach okupacji niemieckiej, jakie są możliwości prowadzenia walki zbrojnej w kraju, jaka jest możliwość oparcia społeczeństwa i uzyskania współpracy różnych stronnych politycznych, które były reprezentowane kiedyś w Sejmie przed wojną. W tym celu 14 października, wojna się kończy 6 października, a już 14 października była zorganizowana Warszawa. Wyobraźcie sobie Państwo, w konspiracji, zdanie oficerowe, jak to było wspaniale, to wszystko zorganizowane. Ja sam byłem w konspiracji, nie wyobrażam, jak oni mogli w ten sposób, tak doskonały sposób to zorganizować, że poprzez swoich przedstawicieli, którzy się wzeszli po całym kraju, tworzyły się konspiracje w całym kraju. Generał Tokarzewski wybrał się w podróż po kraju, żeby mieć jakąś podstawę prawną do tego, to postarał się o to, że zarządu miejskiego, a prezydentem jeszcze był, jeszcze pamiętacie, historyczna postać Sarzyński, otrzymał zlecenie udania się na południe Polski celem zorientowania się o możliwości zaopatrzenia w żywność i stolicę, która broniła się przez tyle lat i by nie miała w ogóle żadnych zapasów żywności. Więc jedzie w towarzystwie zaufanych oficerów, odwiedza Radom, tam nawiązuje kontakt konspiracyjny, potem w Kielcach, dociera do Krakowa. I tu w Krakowie, proszę Państwa, mieszkała Wanda Marukini. Postać zapomniana już, ale to była osoba, która przed wojną była bardzo aktywna społecznie. Bardzo w Związku Strzeleckim, potem w Wspieraniu Wojskowych Kobiet, w Związku Harcerstwa Polskiego. Nie było organizacji, w której ona by nie była. Tak samo współpracowała z rodzinami wojskowymi, która miała doskonałą znajomość warunków w Krakowie. U niej się zatrzymał generał Tokarzewski razem z swoją świtą i dzięki poruszykowi muzyczce, który tutaj mieszkał w Krakowie, nawiązał kontakt z arcybiskupem metropolitą Sapiehą. O tym się nie pisze w książkach i o tym mało kto wie. Tokarzewski udał się do Sapiehy, przedstawił mu plan walki z okupantem,
prosząc o włączenie się duchowieństwa do tej walki, ale nie do bezpośredniej walki oryginalnej, tylko o wspieranie duchowe. Dostał błogosławieństwo od arcybiskupa Sapiehy i zapewnienie, że wszyscy duchowni drogą konspiracyjną, drogą taką, jak obowiązuje wśród duchownych, dostaną poinformowani o tym, że Polska walczy dalej. Nawiązał tutaj też kontakt z pułkownikiem Filipowiczem, pułkownik dyplomowany, który uciekł z niewoli. Wydał mu polecenia tworzenia tutaj w Krakowie z komendy okręgu krakowskiego. Filipowicz zrozumiał zadanie, wykonał polecenie. Nawiązał też kontakt z ugrupowaniami politycznymi, zyskał ich przychylność i w ten sposób powstało to porozumienie między Warszawą i Krakową poprzez różnych łączników. Ale powstanie Służby Zwierzęcia Polski wiąże się również z pracą polityczną, tak jak powiedziałem. I 27 września powstanie Służby Zwierzęcia Polski to nie jest tylko powstanie ramienia zbrojnego, ale to jest początek powstania właśnie polskiego państwa podziemnego. To nie było rozwinięte, ale to był szkielet, na którego powstanie to się tworzyło. Po załatwieniu wszystkich spraw tutaj w Krakowie, ustawieniu, generał udaje się do Tarnowa. W jakim celu? Boko Tarnowa mieszkał Witos. To Karskiemu chodziło o to, żeby Witos... zaangażować chłopów. Proszę? Żeby zaangażować chłopów. O, właśnie to. Dziękuję za to. Panie zaangażował, żeby on swoim autorytetem wpłynął na to, by wszystkie stronnictwa ludowe, które było przed wojną masę, bo byli rozbici, były wici, nie wici, tak i inne, tak, żeby to zjednoczyć w walce z Niemcami. No niestety Witos, przebywając w Jarosławiu, został aresztowany 14 września i osadzony w więzieniu w Jarosławiu. Więc Tokarzyński przyjechał do Tarnowa, zatrzymał się od pułkownika Rozwadowskiego, którego żona była właśnie siostrą Wandy Marokini. Przyjeżdżał do Tarnowa, miał już zdanie, kto jest oficerów w Tarnowie, kto jest z partii politycznych, które mogłyby współpracować. Szybko nawiązał kontakt z oficerami, Mojerem Sobiedziżałem, który zaczął tworzyć konspirację w Tarnowie, ale z Witosem nie mógł się porozumieć, bo Witos był w szpitalu. Dzięki doktorowi Rozwadowskiemu, bratu pułkownika Rozwadowskiego, synowi pułkownika Rozwadowskiego, który był w stronnictwie ludowym, nawiązał z zastępcami Witosa na terenie Tarnowa kontakt. Ci pojechali do Jarosławia. Tam poprzez polskich strażników zostali wepchnięty do celi razem, w której przybył Witos. Przedstawili im plan walki z Niemcami. I jak o tym powiedzieć, prosili o błogosławieństwo Witosa dla wszystkich ludowców. Witos przyjął to entuzjastycznie. Dobrze. Zdeklarował swoją współpracę i dzięki temu, proszę Państwa, ludowcy w pierwszych latach wojny całkowicie weszli do konspiracji. Zaczekają się z tym, że będą mieli potem swoje ramię zbrojne w postaci kostry czy materiałów chłopskich. I po kilku dniach, jak okazało się, że nie może porozumieć się bezpośrednio z Witosem, ale już porozumiał się poprzez pośredników i przedstawił plan
wielkiemu przywódcy ludowemu, mając to zapewnienie, wyruszył z powrotem do Tarnowa, do Krakowa. Tutaj poświęcił się jeszcze dwa dni celem, tak ważna rzecz, nawiązania łączności między Komendą Główną w Warszawie a jednostkami terenowymi. I tu właśnie znowu ta bohaterka Wanda Marokini została komendantką Służby Łączności na ten okręg. Spisała się wspaniale. Wszystkie wiadomości, które były ściągane z terenu, były przekazywane drogą kurierską, bo wtedy tylko kurierzy nie było możliwości przekazywania telefonicznie, bo podsłuchy i tak dalej, były przekazywane do Warszawy. Również generał Tokarski zorganizował drogę przerzutów oficerów i wojskowych z Polski na Węgry poprzez Zakopane i poprzez Muszyny. Stąd z Krakowa udał się jeszcze do Zagłębia Częstochowskiego i do Częstochowy. Generał Tokarski, postać ciekawa, wolnomularz. Tak. Teozof. Udaje się do przeorła Paulinów, prosząc o błogosławieństwo i możliwość odbycia modlitwy przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wtajemnicza przeora pracę konspiracyjną, prosząc, by drogą znowu konspiracyjną wśród wszystkich zakonników wszystkich nie powiadomić o tym, jak naród polski zostaje przystępuje do walki zbrojnej. I taka ciekawa rzecz. On, ten, jak ja powiedziałem, wolnomularz, kupuje 4 ryngrafy, prosi o poświęcenie przed obrazem Matki Boskiej, jeden ofiaruje swemu adiutantowi, a 3 pozostaje po tym kinie. Wraca do Warszawy, no i tam w dalszym ciągu pracuje. Dlaczego ja to mówię? Bo proszę Państwa, to jest ogniwo, które łączy walki niepodległościowców. Nasi ojcowie brali udział w walkach o wyzwolenie krajów w pierwszej wojnie. Moje pokolenie walczyło w 1939 roku o otrzymanie niepodległości. A już młodsze pokolenie, o kilka ode mnie, już w Armii Krajowej i innych konspiracji, walczyło już razem ze mną o odzyskanie niepodległości. Tworzy więc to było więc takim ogniwem łączącym różne pokolenia. Efektem tego było to, że Polska była tym jedynym krajem w Europie, gdzie była regularna armia podziemna. Miała swoje naczelne dowództwo. Miała polskie państwo podziemne, które miała wszystkie wydziały, począwszy od Wydziału Sprawiedliwości, to nie były ministerstwa, tylko były Wydziały Sprawiedliwości, Łączności, Duszpasterstwa i wiele innych, przygotowane do tego, żeby objąć cały chaos, jaki następuje zwykle po ustąpieniu nieprzyjaciela. No niestety się zrobiło inaczej, bo przyszły wojska wyzwoleńcze z wschodu, które zamiast wyzwolić, to wywodziły Polaków, aresztowały, wywodziły nas z Sybiru, gnębili. Ale to jest inny rozdział. Proszę Państwa, nie będę mówił o swoich przygodach w konspiracji, ale jestem wdzięczny, że Państwo słuchaliście tego mojej wypowiedzi o historii powstania państwa podziemnego, o tym, jak się kształtował ruch niepodległości w pierwszych latach, że tak nie, to nie powstało tak deus ex machina, tylko to była wytężona praca ludzi, którzy się narażali, którzy, wielu z nich zginęło potem w Oświęcimiu, było aresztowanych i nie doczekało wolności.